Od roku Głogowski Szpital Powiatowy posiada nowoczesny rezonans magnetyczny. Jednak do tej pory pacjenci, którzy mieli skierowanie od lekarza, chcąc się przebadać, musieli albo zapłacić, albo jeździć do ościennych powiatów. Dlaczego? Bo placówka nie miała podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Już wkrótce ma się to zmienić. Ważący prawie 5 ton rezonans magnetyczny trafił do Głogowskiego Szpitala w maju ubiegłego roku. Jednak bezpłatnie korzystali z niego tylko pacjenci, którzy byli hospitalizowani. Pozostali, którzy mieli skierowania od lekarzy, musieli za badanie płacić lub wyjeżdżać do innych miast. Mieliśmy dużo zgłoszeń naszych mieszkańców powiatu, którzy chcąc znaleźć bezpłatne badanie rezonansem magnetycznym czy gastroskopijne, musieli wyjeżdżać poza granicę powiatu. W zależności od badanego odcinka koszt rezonansu magnetycznego wynosi od 300 nawet do 800 zł. Od 1 października to się zmieni. Szpital podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania rezonansem magnetycznym oraz gastroskopię. Do tej pory ta dostępność była dla pacjentów hospitalizowanych, no ale to są te stany powiedzmy najcięższe, prawda? Natomiast w tej chwili będziemy mogli to rozszerzyć na te postępowania diagnostyczne bardzo uciążliwych schorzeniach dla pacjentów, ale nie wymagających hospitalizacji. Przewlekłe zespoły bólowe, kręgosłupa, bóle głowy czy bóle stawów kolanowych i uszkodzenia stawów kolanowych do tej pory no nie były tak wnikliwie diagnozowane, jakby mogły być, jak powinny być według najnowocześniejszych standardów. Zapotrzebowanie na tego typu badania jest duże, dlatego zarząd szpitala zamierza wydłużyć godziny przyjęć, jednak mimo wszystko kolejek nie da się uniknąć. Jeżeli pojawia się jakiś produkt, to oczywiście to wzrasta na niego zapotrzebowanie. A zapotrzebowanie wynika od nowoczesnych procedur medycznych, czyli diagnostyka w tej chwili, która kiedyś opierała się tylko na zwykłym zdjęciu rentgenowskim, w tej chwili jest uzupełniana o tomograf, rezonans i to jest po prostu nowoczesny standard. A więc oczywiście kolejki będą. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia został zawarty na 4 lata.